To nie są milionerzy, tylko kurwa szwindlerzy. Zakończmy. Ja pierdolę. Co to jest za program? Bukadzi kanał. Naprawdę? Milionerzy. Czyli to jest nasze te umiejętności psycho coś tam, psychofizyczne tutaj będą oceniane. Wiesz co, to będzie... Jak robiliśmy? Ja myślę, że można bezpośrednio powiedzieć, że robimy milionerów na kanał WKDZiK, no ponieważ właśnie. Nie mamy lepszego odcinka, tak jakby milionerzy są nieco powiązani z tematyką biznesową. Dobra, z pieniędzmi i z naszym intelektem. O, pieniądze. Pieniądze nasza inteligencja. Jak zostaliśmy milionerami, tak? I chuj. Ale ogólnie to jest bardzo zajebisty odcinek. I tak. No, no i w tym razem pierwszy raz nie rywalizujemy, oprócz w Gratikfonie. Z moich ulubionych odcinków. Gardikfon. Tam też była rywalizacja. Wy, kurwy, kontra ja. Nie ma rywalizacji nie, i współpracujemy. Sami sobie to zrobili. Współpracujemy, żeby dojść do miliona. I zobaczymy, czy nam się uda. Czy cztery głowy no. dojdą tak. do miliona. Teoretycznie powinniśmy sobie najlepiej poradzić we czwórkę, bo tak jest w życiu. Zobaczymy, czy w tej turnieju też zdobędziemy kasę. I trzy koła ratunkowe są, a telefon naprawdę wykonamy. Nie skorzystamy z tego w aplikacji. Tylko okay. zadzwonimy do kogoś, kto mamy nadzieję, że nam do jednego czy do czterech, przyjaciół? Dobra. Nie, no jeden. Jeden jakiś, co ustalimy wspólnie, że warto, nie? Dobra. No to uczcimy ten odcinek Dobra. Na pewno w jakiś sposób. No to jedziemy. Jedziemy z kurwą. Nie ma rywalizacji, zaczynamy. Dobra. Muzyczka jest, nie? Ona może prawa autorskie ma, to nagramy ciebie. Damy to. Będziemy ciebie puszczać. No. Pójdę. A Błażej będziesz pytał, czy jesteśmy pewni, ale czy jesteśmy naprawdę pewni, czy na pewno jesteśmy pewni. Tak. Oczywiście. Od owcy linia homo influenceris wychodzi z homo sapiens, nie? Pieniądze, najważniejsze to są pieniądze. Czy ja w ogóle... Kurde, z okrzyka! Widzimy się w kolejnych milionerach! Na pewno Łukadzik? Przemyślmy to jeszcze. A czekajcie, a jak te akcje spadną po tym, jak zobaczą, że w zarządzie jest taki idiota? Czekaj, włosy. Ale tak naprawdę w naszych głowach nie jest o wiele lepiej. On po prostu tylko to pokazuje na zewnątrz. Mamy różne charaktery. Jedziemy, Błażej. Za ile złotych? Cześć, Hubert. Razem ze wspólnikami przyjechaliśmy z Warszawy. Interesujemy się sportem, lubimy podróżować, lubimy chodzić po górach. Wolny czas spędzamy z rodzinami i z dziewczynami. Nie, na siłowni. Z narzeczonymi. A natomiast kolega z lewej czas wolny spędza oglądając jak strusie, kurwa, patroszą. Możemy zaczynać. Hubert. Kifoza patologiczna. To jest wyrodnienie No kręgosłup, panie. Lecimy. Dobra, daj ABCD. A. Nerki. B. Pleców. C. Ucha. D. Płuc. Plecy. Nie ma kręgosłupa. Pleców. Plecy. Dobrze. Macie już gwarantowany 1000. Zajebiście. Konstytucja podpisana w 1505 roku w Radomiu nosi nazwę Nihil Novi, co z łacińskiego oznacza A. Nic nowego, B. Bez zmian, C. Żadnych reform, D. Nie zgadzam się. Ja bym dał C. Novi. Nihil Novi. Co to jest nihilizm? Kto ogarnia ten zwrot? Ja myślę, że to jest nic nowego. Ja też tak myślę. Chociaż kwota jest na tyle niska, że nie mam ochoty nawet się udzielać. Ja bym wziął i tak, ja bym chyba wziął jakieś pół na pół albo... No ale poczekaj. No. Rozpracujmy to. Nie, no właśnie poczekaj. Dasz nam Nihil Novi na pewno uważam, że nie oznacza nic, że to nie jest nic nowego. Dlaczego? Właśnie, właśnie to znaczy. Dasz te? To by było tak proste? Nihil Novi, nic 2000. Nowego? 2000! Trudne pytania zaczynają się za 5 pytań dopiero. Ale to jest coś, co my powinniśmy znać.
być może. I nie wiesz tego. I... Ale widzisz, pierwsze i drugie pasują. No nie. No. Nowi to może być zmiana też, nie? Trzecie też tak naprawdę może tu pasować. Co to jest nihilizm? Kto ogarnia w ogóle, co nihil oznacza? Ja. Słabe połączenie mózgów. Jestem w szoku, że podpisali w Radomiu coś. To mnie najbardziej zaskoczyło w tym pytaniu. Dla mnie na 90% to jest pierwsze, bo nowi musi oznaczać nowość. Ale zmianę, ale łaciński jest, ale łacińska jest taka, z łacińskiej jest taka akcja, że nowi może oznaczać zmianę też. Per astera del astra. Na przykład masz tam astra drogę ku gwiazd, kurwa, czy coś takiego. Astra gwiazd. Perferum ad astra, parafara parastra, nie? No to wiesz, no, że masz astra. No to jest gwiazda, no ale gwiazda. Nowi, super nowa. Nowi jest... może być zmiana. Do tego zmierzam. Nowi może być według zmiana mnie... też. Ale może nie, też być, no chuj. Nic nowego, nie? Według mnie możemy zaryzykować i odpaść. Ja jestem za tym też. Jakby w razie to czego, nie było proste, to nie to jest sensu nasz teleturniej i po prostu zaczniemy, kurwa, od nowa. Zaczniemy od nowa, dawać. Nic nowego. Panie Hubercie, zaznaczamy raz. Zaznaczaj, Hubert. Yeah. Chwilę chaosu, no, ale myślę, że nas zmieniło to, że te 2000, w sensie, że dobrze mówiłeś. No, że jeszcze nie powinniśmy dostać do takiego podchwytliwego. No. To by było chamstwo przy 2000. Ja pierdolę, jaka analiza pytania za 2000. No, ale o to chodzi. No. To tak się przechodzi dalej. No. Alga swoje szerokie zastosowanie znalazła w kosmetyce, tak, B. Powiedzieć budownictwie, C. Obuwnictwie, D. Dziewiarstwie. Mhm. Ktoś wie, co to liczyłem, że... To nie jest podchwytliwe, bo obstawiałbym na 100% A. Ja też, ale nie wiem, co to dziewiarstwo. Nie wiem, ja liczyłem, że jeszcze ubranie. Alga... Ubrania. Ubrania. Ja jeszcze liczyłem w gastronomii, że pojawi się D, ale nie ma takiej opcji. A ja uważam, że... Ja wiem też, że w lecznictwie ogólnie. Ja uważam, że w dziewiarstwie jest stosowane, są stosowane algi. W ubraniach. Ale szeroko? Nie, no ale to... Może nie szeroko. Tam jest pytanie, że szeroko. No. A no robór, ale no to jak 100%? 100%. Jakie kosmetyki są z algami? Bardzo dużo. No nawet ja wiem o tym, robór te kosmetyki. A robór jest w ogóle z tego świata. To podaj je, no, ale... bo ja nie wierzę ci. No ale ja wiem, do szamponów dodają... Algi? No. Algę? No. Nieco innego? Nie. No jak jesteś pewny, to zaznacz. Ja mówię, że słyszałem o ubraniach z algami też. Ale to jest, wiesz, jakaś innowacja, a nie raczej szeroko już funkcjonująca jakaś, wiesz, rzecz, nie? No. Ja też wiem, że na zmarszczki no algi, takiego, kurwa, że no, brali, no oczywiście. Że w ogóle pili ludzie. Dobrze, algi, no to zaznaczmy, no, jak to jest dawaj, szerzej dawaj, od ubrania, jedziemy algę. Tak. Musimy, definitywnie. No, definitywnie. Tak, chyba. Dawaj, jedziemy dalej. No i zajebiście, kurwa. Jedziemy. Ale trzeba się najebać. A nagrywasz ekran? Na 5 koła w tym teleturnieju, co? Jak nazywa się postać grana przez Stanisława Tyma w filmach Miś i Ryś? A. Wesoły Romek. B. Wacław Jarząbek. C. Jan Wochwander. Hochwander. D. Ryszard Ochucki. Myślę, że musimy się, że publikę, D, co? Pierwsza myśl D, ale ja to tak mega wyrywkowo oglądałem. Jak to wygląda? Ja nie mam między B a D. Wesoły Romek na pewno odpada. Mi najbliżej mi do B jest. Ja między D i B. Bo ten Wacław Jarząbek, ja wiem, że to jest istotna postać, ale nie jestem pewny, czy to właśnie ten Tym. Bo to ten łysy, wysoki typ, wiecie który. No. No. Czy on był, kurwa, Jarząbek? Siwy trochę już był wtedy. Się boję, że to co dzwoni, do kogo dzwonimy? Do Darka? No. To daj D, Ryszard Ochucki. No jak? Nie chcecie D dać? No nie, to jest ale, mega ryzyko. Bo zobacz, jest miś, ale... miś i Ryś. No to Ryszard to Ryś. A on był główną postacią, ten tym. No był. Tam, więc mógłby z tytułu być tym typem, Ryśkiem. Rysiem. No i najgorsze, że mi, kurwa, zatrąbiło, jak usłyszałem. No. Pytanie, czy 5000 może być już takim pytaniem, żeby nie dali tej głównej postaci, tylko jakąś poboczną. Ale on był główną
No mówię, tym, no mówię. Tym, no. Główną. No to skoro tak, no to jak jesteście pewni, nie no jestem pewny, ale dałbym, da. Ale polecimy od nowa jeszcze na tym etapie, nie? Bo to jest 5000, nie? Może jeszcze nie ma podchwytliwych. Dawaj. Dajemy Ryszard. Zobaczymy, czy przejdziemy po prostu. Musimy przejść tak, tą grę. Dajemy D? Ryszard? No. Kurwa, jak będzie Wacław, to... Jest! Zajebiście, panowie. Dobra robota. Kurwa, coś tam w tej głowie zostało. Ten Ryszard, no kurwa, zatrąbiło. Pasuje, ogólnie, dobrze, no. Ogólnie Ryszard pasuje. No. A kim był Wacław Jarząbek? Bo to też jest jakaś postać z polskiego kina. Autorem Maksymy Nie wszystek umrę jest A. Heraklit z Efezu. Na pewno nie. B. Horacy. C. Pitagoras. D. Sofokles. Powtórzysz frazę? Nie wszystek umrę. Mhm. Nie wszystek umrę. Mi się wydaje, że jak się ten drugi nazywał? Horacy. Horacy. Zapodaj. Panowie, ja miałem filozofię. O kurwa! Wcisnęło się. A ja chciałem na Horacego. Ja też chciałem też na Horacego bardziej, tak, bo reszta mi nie pasowała do takiej kwestii. Tak złapałem. Byśmy wygrali dalej. No, dalej byśmy przeszli. Nie, no. Ty, co ty masz z tym telefonem? Złapałem tak. Ale że nie ma akceptacji jakiejś. No ale jak? No kliknąłeś. To on już tu łapie? Kliknąłeś. No nie kliknąłem. Kliknąłeś. Samo się kurwa kliknęło. Mielibyśmy to na stop. Pójść z takiego odcinka, kurwa. Saker. Dobra, ja już nie biorę tego telefonu. Saker, musisz umrzeć. Mogę wam przydać błąd. Dobra, słuchajcie, przeszliśmy sobie szybko do pytania za ile? No, do dychy. No za 10 tysięcy wszystkie koła, lecimy. Szyna to inne określenie topologii A. Magistrali, B. Pierścienia, C. Gwiazdy, D. Siatki. Magistrali no, bo 100%. Chodzi o, o pociągi. No. Ja nie wiem. Ale klikać? No, okej. Gites. Na 100%. Z ilu elektrod składa się najczęściej spotykany tranzystor? A. Z dwóch. B. Z trzech. C. Z pięciu. D. Z czterech. Najczęściej spotykany. Chyba dwa są takie druciki, jak się łamało je. Ale mogą być i cztery. Najczęściej spotykane. Ale mi się kojarzy, że dwa. No przecież cyk jeden i drugi, raczej bo po co więcej, po co cztery? No jeden i drugi. Chciałem powiedzieć dwa na początku, dwa, potem się zastanowiłem, być. Czy najprostszy, czy najczęściej spotykany. Kurwa. Ale że wydaje ci się dlaczego? Że dwie opcje są w tranzystorze. Ale dlaczego ci się wydaje? Że coś się włącza albo się wyłącza, no właśnie, że dwie opcje są. Tranzystor, tranzystor, czyli jakaś przemiana, tak? A, B. Tak mi się kojarzy, że dwa. Pytanie, czy nie może być dwóch opcji przy jednym tranzystorze? No to może, ale może on nie jest właśnie najczęściej może spotykany. Być jeden tranzystor, kurwa. Ja jestem za tym, żebyś zadzwonił. Ta? No. Ta są jest dziadka? No za Azma, może tak. Raczej będą. Może nie odebrać. I tak bez koła będziesz odpowiadał, nie? Ale w ogóle nie. Cześć, cześć dziadziusz, masz sekundkę? Tak, bo gramy od posłuchaj, bo gramy w milionerów i mamy pytanie za 25 tysięcy złotych i myślę, że możesz znać odpowiedź na pytanie. To ci przeczytam pytanie, mamy ok? 30 sekund. No. Ty możesz rozmawiać teraz, czy prowadzisz? Nie, teraz stoję. Stoisz, dobra. Z ilu elektrod składa się najczęściej spotykany tranzystor? A. Z dwóch. B. Z trzech. C z pięciu, D z czterech. Ja nie wiem, ale tranzystor to miał trzy wyprowadzenia kiedyś. Trzy wyprowadzenia miał kiedyś? Tak mi się wydaje, wiesz, to już tak dawno, że mogłem się mylić, ale... Mhm. Dwa czy trzy, no bo pięć to nie. A dlaczego miał trzy wyprowadzenia? No bo wiesz, tam... jeszcze tam coś było. Mhm. Czyli ty byś zaznaczył trzy? Ja bym zaznaczył trzy, ale też wydaje mi się, że dwa. Cholera jasna, wiesz, tak na prędce właśnie to jest...
teraz sobie próbuję, wiesz, uświadomić. Ja, no nie wiem, no wydaje mi się, że 3 wyprowadzenia, wiesz, ale nie jestem w 100% pewien. Dobra. No dobra, no to zaraz zaznaczymy i ci napiszę SMS-em, czy dobrze odpowiedzieliśmy. No też przemawia dla mnie 2, ale coś mi się wydawało, że jeszcze tam jest jedno wyjście było pro ciebie. Mhm. No to zaznacz, no trudno. Dobra, to zaznaczę, to ci powiem od razu. Zaznaczymy. To zaznaczam. 3, tak? Zaznaczamy 3? Tak. Tak! Dobrze! A chcieliśmy zaznaczyć 2. Już sobie wybiłem. Zgadza się, 3, a my chcieliśmy wszyscy 2 zaznaczyć. To dziękuję ci, dziadziuś. No tak mi się wydawało, że 3, wiesz, bo tam... Ten jeszcze był ten neutral, coś takiego. Mhm. Także 3? Tak jest, 3. Mamy pytanie za 25 tysięcy. To dzięki, ja ten, wpadnę w weekend na działeczkę. Połowę kasy daję. No dobra, okej. Okay. Z tego. No. Co najmniej. No cześć. To pa, pa. No cześć, pa. 12 no i byśmy się wyjebali, nie? No, 12,5 koła dla ale dziadka. Ale no dlatego wzięliśmy koło, no bo już w połowie milionerów już może być takie chamskie trochę. No właśnie, połowa. Pytanie za 50 tysięcy. W jakim mieście toczy się akcja opowiadania Andrzeja Sapkowskiego pod tytułem Wleju po bombie? A. W Augustowie. B. W Gołdapi. C. W Suwałkach. D. W Ełku. O ja pierdolę. W leju po... Chyba... Ty to jest jakiś piłkarz z Gany? W leju po bombie? Czym są leje? To są dziury po bombach? Nie wiem. Tak, pewnie tak. Poczekaj, Ełk to są Mazury. No. Mazury słyną z tego, że tam są tereny wojskowe, wszystko to Mazury tu masz. Właśnie dlatego te tereny z tego słyną. Rzeczywiście, ty Augustów też jest przecież. Ja bym najbliżej Ełku był, ale też Gołdapia, Augustów też może jest. Ale Suwałki bym chyba odrzucił. Ale nie wiedziałem, że Gołdapia to Mazury. Myślałem, że teraz jak patrzę, że Suwałki... Że... Nie, to jest. Dziura w ziemi, tak? Augustów. Dziura w ziemi. Jak to połączyłeś? W Augustowie. No staram się połączyć dopiero. Okej. Okay. Nie. Nie połączyło się. Nie połączyło się. Nie ma połączenia. Mi coś kurwa kusi mnie ta Gołdapia. Pewnie nie czytał. Też Gołdapia ja fajna jest. Gołdapia takie wiedźminowe. Wiedźminowe. No. Gołdapia wiedźminowe. Tak? Widownia, tak? Dawaj, no. Definitywnie. No tak, no. Chyba, że ryzykujemy w Gołdapi. Nie. No to. Ale i tak przegramy tylko później trochę. W Realu byśmy wzięli widownię. Spoko, lećmy do odcinek. 56% odpowiedziało na odpowiedź C. Suwałki. Okej, okay, to a drugi? Drugie miejsce? Drugie miejsce to 20%. O, zajebiście. No to powinno być w to. W Ełku. No i byśmy przejebali na Gołdapie. No to za publiką idziemy, tak? No. Tak? Definitywnie no. C. Za. No kurwa. Jest git. No ale zobacz, zostały 3 pytania, a jest 50-50 dla nas jedno. Jest no, dobrze, ja myślę, że jest spoko. Może wreszcie ty nie ma popeliny. Pancerz z metalowych łusek naszyty na skórzany kaftan to A. Kolczuga, B. Zbroja kostiumowa, C. Karacena, D. Zbroja płytkowa. Dawaj, pokazuj to pytanie. Ciężkie. Damy radę. Usłyszałem A, to myślałem, że A, no nie? A jak weszły kolejne? Metalowe łuski od razu mi się kojarzą z kolczugą. Nie kolczuga i nie zbroja płytowa. Czemu nie kolczuga? Kolczuga to jest, pierścienie. Pierścienie? Tak, a łuski to będzie pewnie karacena, bo to jest spierdolone pytanie o 200 tysięcy. Karacena, no. No tak, kolczuga to koła. A łuski to takie... A płytki to zwykły rycerz, tak zbroja jak w filmach kostiumowa. Masz. Mhm. Czyli B albo C. Ja wiem, o jakie łuski chodzi. Na przykład tu jest takie na szyję, nie? Znaczy... Tu z hełmu na szyję jest i tu ma takie te łuski. I to jest takie, że to się... Chodzi o to jest plastyczne. Zbroja płytowa.
Wiesz, chodzi, że to jest plastyczne, no tak, takie, że to tak, pracuje. No jak kołczuga, tylko że łuski, no właśnie, a nie koła. No właśnie, tylko że łuski, no. Więc zbroja kostiumowa, wiesz, karacena makarena, kurwa, no. Wiesz. No makarena. Ale kurwa, no co, weźmiesz pół na pół i przejmiesz na następnym. Co ci zależy, wiesz. No. I tak przejmiesz i tak. Cena pytań. Poczekaj, pancerz z metalowych łusek naszytych na skórzany kaftan. Czyli na skórzanym kaftanie jest właśnie są te łuski które tworzą zbroję kostiumową. Tak. Ty, właśnie włącza ci się telefon. No kurwa, no to jest jakieś nieporozumienie. O nie. Można być gorzej? Kurwa nie. O 100 tysięcy. Karace... Mogę wpisać karacena, bo ja bym to dał. Wpisz, bo nie odratujemy. Kurwa! Ja bym serio dał karacenę, serio. Kurwa! Pewnie już dla widzów wygląda jak szwindel. Szwindel, ale przy... Na mnie jak szwindel, a co dopiero widzowie mają powiedzieć? Dlatego ja się nie tłumaczę. Tu się kliknęło, tu się telefon wyłączył. Nie tłumaczę się, tylko powiem, że jesteśmy przy pytaniu za pół miliona. Ale to dlatego, że karacela, jak to się nazywało? Karacena. Karacena była poprawna i zdecydowaliśmy się, zanim telefon pierdolnął, strzelić ją, bo inne nie były naszyte. I telefon się wyłączył, więc szwindel szwindlem, ale kurwa, pączek dobrze rozkminił. Dalibyśmy zbroi, byśmy nie dali, że jest naszywana. Dawaj, byk. Jedziemy. Pierre Jean Baptiste Charles van der A. z pochodzenia był A. Holendrem, B. Włochem, C. Francuzem, D. Niemcem. Pokazuj jego nazwisko tu. Mi Włoch pasuje. Pokaż. Po francusku. Kurwa, brzmi jak trochę, Holender. Trochę jest jak Holender, Baptist głównie Holender. Ale trochę, no... Van der jest holenderskie. No. Edwin van der Sar, legendarny bramkarz. Ale wiecie, Edwin van der... on może mieć na przykład holenderski. Nazwisko... Edwin van der Sar. On może mieć nazwisko holenderskie, a no, być Francuzem, oczywiście. Bo jest kurwa Pierre Jean. No. Pasuje mi Francuz, Niemiec i Holender. Niemiec ci pasuje? Dlaczego Niemiec ci pasuje? Skąd ty wziąłeś Niemca? W ogóle Włochy. Ty, ja bym miał wyjebane, skoro ostatnia jest van der... Oj, ja van der bym nie miał A. tak wyjebane. No nie, tak, van der A, no ma nazwisko holenderskie. No to z pochodzenia. Ale to tylko to wiesz. To z pochodzenia... Ale ma imię francuskie, jest... no i co? No bo wiesz, no, ale no to co jest ważniejsze, ale nazwisko czy imię? Czekaj, imię dajesz po urodzeniu, a pochodzenie jest z nazwiska. No właśnie. No dobrze, ale to i tak może tak nie być. No więc tak. Jeżeli to jest niepochwytliwe... Pochodzenie to nazwisko, ród, jeżeli rodowo, to nie jest podchwytliwe, to jeżeli to nie jest podchwytliwe i można drogą dedukcji tam... No. To Holender, a tak. Dalej to już możemy sobie rozkminiać. Gra myśli, że my nie skojarzymy po końcówce narodowości. A... Tylko myśli, że my musimy znać tą osobę. No to jest dwóch za strzeleniem, Robur. Co ale co imię daje? Koło. Ja też, no to jest 2-2. 2-2, czyli my wygrywamy. Jak to działa? Bo razem więcej ważymy od nich? W sumie tak. Czy jak to przeliczyłeś? No tak. Możecie tak zrobić. Siły też mają więcej. No bo wiesz, dwie osoby pragną tego koła, ale no brakuje jeszcze trzeciej osoby, czyli piątej, która by nam pomogła. My jesteśmy poszkodowani. No tak. To pragniemy bardzo tego. Wiesz, o co chodzi. Przekonało was to? Po prostu zaznaczcie to koło, kurwa. Zaznaczcie van der. Ale ja bym zaznaczył Holender. Definitywnie koło. Dajmy koło. Będzie o milion i będzie płacz. Mam nadzieję, że będziecie pierdolić na nas. I, no. I zostanie... Zostało A. Holendrem. C. Francuzem. Pierdol się. Pięknie koło wykorzystane. Brawo. No i co? To wracamy wyjścia. Do naszej decyzji. Ach. Holender? No. Dawaj, Holender. A jak będzie Francuz, to... Nie no, Holendra zaznaczy. Dawaj. Jest! Jest o milion pytanie. Kurwa. No i teraz zobaczymy, czy to koło, kurwa, nas nie zemści się. Zemści się. Na pewno się zemści. O milion. Tu pokazał... A jest, no. Nie klikaj nic dziwnego tylko. O! Nie, tutaj pokazało, że wygraliśmy milion już. Co? Czyli to nie pokazywało, na jakim pytaniu jesteśmy. Czyli odpowiedzieliście o jedno pytanie za dużo. Tylko ile mamy. Czyli bez jednego pytania przeszliśmy grę.
Nie, bo my patrzyliśmy te czarne kokory. Jeszcze coś się zjebało, ja już myślałem, że to wszystko. Tu nie są milionerzy, tylko kurwa szwindlerzy. Zakończmy. Ja pierdolę. Zakończmy w chuj. Odcinek, ja pierdolę. Ty, gorzej się nie da. Wszystko zjebaliśmy, co się dało. Właśnie jak w życiu. Myślisz, żeby wygrać milion rach, musisz wiedzieć jak najwięcej. Nie, kurwa, jak w życiu. Jesteś czwonkiem i też możesz wygrać. No, nie potrafisz telefonu obsługiwać. Nie można przewidzieć, co się stanie. Ty, no pójdzie to tak, no i tyle, no. Niech widzowie też widzą. Kiedyś, tak jest, no. Kiedyś tak się tu dzieje. Kiedyś bym zagrał prawdziwie, naprawdę. Kiedyś bym zagrał tak w uczciwy sposób w to. Bo podobała mi się ta gra, że razem, fajnie było, że razem zgadujemy. Bardzo fajnie, no. Może nagramy drugi odcinek, jak będzie, jeszcze będziecie mieli do nas zaufanie jakiekolwiek. Nie wiem, brak mi słów, naprawdę. Nie. Ale ej, zobaczcie. Filozofię odpowiedzieliśmy dodatkowo i się skasowało, więc teraz... Los nam wyrównał, że znikło pytanie za pół miliona. No. A rozumiesz? Zobacz, ale wszechświat wzięli, kurwa jest stabilny. Jak kolczugę byśmy wzięli pół na pół, to tu i tak byśmy strzelili na Holendra. No. Bez koła. Jakby też. Nie było koła, no to Holender. No. Więc jesteśmy uczciwi. Jesteśmy w porządku ze sobą. Ale nie z grą. Przepraszam. Niestety nie było pytania z ekonomii, więc... Strać jak chuj, że to idzie na WKDzik, ale pewnie się podobało i tak, więc... Fajnie. Wyszło ktoś na to, będzie smutny. Wyszło na to, że nie bez powodu tworzymy tak zgrany zespół i mamy tak fajną firmę, bo po prostu razem zdobywamy co chcemy. Miliony. Miliony, no, dosłownie. Przepraszam. Nie wiadomo jak to się dzieje, nikt nie wie jak to się dzieje, ale się dzieje. Mhm. Do widzenia.